Dzień dobry. Dotarliśmy do Australii Południowo-Zachodniej i dlatego w dzisiejszym odcinku będziemy próbować pysznego australijskiego wina, wspinać się na gigantyczne drzewa, sprawdzać, dlaczego tak długo polowano na wieloryby oraz obserwować gigantyczne fale, z których słynie ten rejon. Zapraszam na dzisiejszą przygodę. Rozpoczynamy tutaj. Ta mała kropka może nic nikomu nie mówić za bardzo, ale jesteśmy na końcu mola, które ma 1841 metrów w głąb morza. Jest to jednocześnie jedna z najdłuższych tego typu konstrukcji na świecie. Na molo znajdują się murale wielorybów w skali 1:1 i właśnie stoję obok murala płetwala błękitnego, największego wśród wielorybów, jest przeogromny. Wyobraźcie sobie, że taki właśnie gigant przepływa obok Was w oceanie. Molo pierwotnie było wykorzystywane do transportu i przeładunku drewna, które było obficie pozyskiwane z tego rejonu. Dlatego pozostała tu jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, która dziś służy jako atrakcja turystyczna. A jest to kolejka, która jak widać cieszy się niezwykłą popularnością wśród turystów. Jesteśmy w lesie. Dawno nie było lasu, więc tym bardziej się cieszymy. Dotarliśmy do Kari Forest, czyli drzewa, to są drzewa kari eukaliptusowe, czyli eukaliptusy różnobarwne. Jak widzicie, jestem troszkę zdenerwowany, bo przede mną dość spore wyzwanie. Będę wchodził na drzewo, które zostało wybrane jako platforma obserwacyjna dla strażaków. I platforma znajduje się na 65 metrach. I będę wchodził po takich zwykłych, po takie drabince, zabezpieczeń praktycznie zero. Jak widzicie, pierwsza platforma jest na około 20 metrach, później długo nic i dopiero górne platformy wśród gałęzi. Te drzewa są jednymi z najwyższych na świecie, dlatego też robią duże wrażenie. Żeby nie było, że ściemniamy coś, 65 metrów wysokości, dość wysoko mimo wszystko. Chodzi się po takich wbitych w drzewo metalowych bolcach i jedyne zabezpieczenie jest z boku siatka, jak po prostu turyści się mijają, żeby się nie wypchnąć. A tu, jak widzicie, jest pusta przestrzeń, także tu może to nie robić wrażenia, ale podejrzewam, że na 50 metrach już będą się lekko nogi trzęsły. W trakcie włażenia, że się zadyszałem, oczywiście, bo jest tego dość sporo tych stopni i zaczęło lać i to tak dość mocno, więc na szczęście jestem na jednej z platform i chowam się przed deszczem, jest bezpiecznie, także tutaj na chwilę przekoczuję, przeczekam i później wejdę wyżej i pokażę Wam cały widok. Jak widzicie za mną, ciągle pada, ale widok przepiękny mimo wszystko, mimo że jest większość rzeczy za mgłą i za deszczem, to w koronach drzew latają sobie zielone papuszki, jest naprawdę super. Mariusz u góry, a tu zaczęło padać. Nie wiem jak zejdzie.
zaczęła się nowa fala deszczu, więc utkwiłem na górze, a Magda się śmiała, że co jak zacznie padać i zostaniesz tam na 5 dni i będę ci musiała dosyłać jedzenie. Powiedziałem, no dosyłaj, a co? Ale co wam chciałem powiedzieć jeszcze, to, że tu w okolicy są trzy takie drzewa otwarte do wspinaczy. To jest troszkę mniej znane, za to jest najwyższe. Plan pierwotny był taki, żeby wejść na wszystkie trzy, no ale w tym deszczu to jest niepotrzebne i zbędne ryzyko, bo będzie na pewno ślisko, więc bez sensu. Więc najbardziej znany jest Gloucester Tree, on jest najbliżej miejscowości tej tutaj centralnej, Pemberton. Obok tego jest troszkę wyżej drzewo diamentowe, Diamond Tree, a to się nazywa Dave jakieś tam drzewo. Zapomniałem pełnej nazwy, bo jest bardzo długo. Pomimo, że pada, trzeba powoli zacząć zbierać się na dół, bo nie chcę już Magdy bardzo stresować, bardzo się denerwowała, że ja tu w ogóle wchodzę. Płaska ziemia, bezpiecznie. Drzewa kari są nazwane eukaliptusami różnobarwnymi, ponieważ ich kora zmienia kolor podczas dojrzewania drzewa i przechodzi przez różowy, pomarańczowy, brązowy, aż po szary. Dojechaliśmy do miejsca w środku lasu, w którym znajdują się ponownie eukaliptusy kari, ale wyjątkowe, bo prawie 300 lat stare i 85-metrowe. Zwróćcie uwagę na to, jaka jest odległość między tymi gigantami. Ten tutaj, tu w środku jest troszkę mniejszy i następny dopiero taki wielki. Te drzewa, jak już powiedziałem, mają blisko 300 lat. I niestety są już na schyłku swojego życia, powoli umierają. W momencie, kiedy takie drzewo umiera, młodsze z tego samego gatunku bardzo konkurują o światło, o wodę i zajmują jego miejsce. Troszkę chłodny, ale słoneczny, przepiękny poranek. Idealny na zwiedzanie winnicy, winiarni i próbowanie wina. Okolice Margaret River słyną z wina i winnic. Ale jak wybrać tą, która będzie nam się podobała? No trzeba zdać się troszkę albo na opinie miejscowych, albo na czysty przypadek. I my tak zrobiliśmy, skręciliśmy w boczną drogę i zobaczyliśmy winnicę na wzgórzu, która nam się spodobała, dlatego zatrzymaliśmy się i jest po prostu pięknie. Jest wiosna, dlatego winogronka są jeszcze bardzo, bardzo, bardzo malutkie. Na jakość i smak wina wpływa kilka czynników. Rodzaj i jakość gleby, ilość promieni słonecznych, które pada na winogrona oraz powietrze i wilgotność powietrza. I tutaj właśnie w tym rejonie wina są bardzo inne i bardzo charakterystyczne przez wpływ bryzy morskiej. Po zwiedzaniu winnicy teraz czas na testowanie wina i dostaliśmy od naszej pani przewodniczki listę win, które robione są właśnie tutaj i możemy sobie wybrać kilka, które chcielibyśmy spróbować. My oczywiście wybierzemy te, które widzieliśmy i o których opowiadała nam podczas zwiedzania. Dostaliśmy pierwsze dwa wina do porównania, ten sam gatunek. To jest Sauvignon Blanc Sémillon, ale z dwóch różnych części winiarni. Całkiem inny zapach. I to czuć. To młodsze wino jest bardziej
świeże, owocowe, a starsze jednak ma tą głębię smaku. Tego to bym mógł z dwie flaszki wypić. Naprawdę są bardzo dobre i bardzo różne i wybrałabym je na inne, inne okazje, inną porę dnia. Jednak nie ma to jak przy kuflu piwa siąść, a nie jakiś taki kieliszunio. Na podsumowanie testowania i porównywania dostaliśmy do spróbowania 10-letnie Chardonnay, które ma być niesamowite, wyjątkowe. Zobaczymy. Widać od razu już kolor, jest dużo ciemniejszy, bardziej żółty kolor. Aromat niesamowity. Wow. Ale głębia, słodka. Petarda. Wow. Wyśmienite. To jest miodzio, to bym mógł pić nawet dwie flaszki. Piękne, piękne. Winiarnia posiada kolekcję butelek podpisanych przez sławne osoby, które odwiedzały to miejsce. Większość tutaj nazwisk jest mi nieznana, bo to jacyś surferzy lokalni i tak dalej, ale jest. Tu, proszę bardzo, John Cleese, dla tych, którzy nie wiedzą, a pewnie takich jest mało, członek, najsłynniejszy chyba członek Monty Pythona. A teraz jedziemy zobaczyć kolejne eukaliptusy, tym razem eukaliptusy Jacksoni, bardzo wyjątkowe, ponieważ występują tylko na obszarze 30 km Australii Zachodniej i nigdzie indziej na świecie. Ale giganty, naprawdę po prostu mega wielkie, a dopiero zbliżamy się do tego największego tutaj na wzgórzu. Więc to dopiero będzie szok pewnie. To jest puste w środku, ponieważ przetrwało kilka pożarów i rośnie po prostu w ten sposób. I tutaj jak wejdziemy, trzeba sprawdzić, czy nie ma węży. Pająków. I pająków. Ale jest tutaj, wow. Jest po prostu puste. To jest gigant. Na górze chyba uległ jakiemuś zniszczeniu przez te lata, które tu stoi, bo te drzewa dożywają tutaj do 400 lat nawet, ale w średnicy ma 24 metry i pusty w środku, jak widzicie, gigant, po prostu gigant. Dosłownie zaraz obok znajduje się kolejny gigant. Tym razem nie jest pusty w środku, ale równie gruby jak poprzedni. Kierowniku, a ile to ma kubików? To by całą zimę się dało palić w piecu tym. Winnice były. Gigantyczne drzewa były, więc czas na część drugą, czyli wielkie fale i wieloryby. Dotarliśmy na wybrzeże Oceanu Południowego i jak widzicie, fale są gigantyczne. Park Narodowy został tak przemyślany, deptaczki zrobione tak, że z bardzo bliska widzimy naturalny most i fale rozbijające się o tą wielką formację skalną, ale to nie jest ostatnia z atrakcji w tym miejscu. Bo jest tutaj również pomost, który wychodzi nad krawędź przepaści i pozwala znaleźć się na 37 metrach powyżej powierzchni oceanu, a na dole
żywioł kipi, aż po prostu jest biała piana. Kolejną atrakcją w okolicy jest coś nietypowego. No właśnie, dziury, przez które wieje bardzo mocny powiew powietrza, kiedy fala dobija do brzegu, powietrze zgromadzone pod skałami jest wypychane do góry i tu, gdzie siedzę, jest po prostu taki powiew, jak to Magda mnie określiła, jak oddech smoka. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że nie wiadomo, kiedy będzie ten powiew, więc może mi przerwać w połowie zdania, albo skończę gadać i dalej będziemy czekać na niego. O, delikatny. Jest to strasznie zabawne w ogóle uczucie i bardzo nietypowe, dlatego wszyscy, którzy tu siadają, strasznie się z tego śmieją. Czekamy. No siadaj! Nie, ja się boję. Siadaj. Siadaj! Ja się boję! Ale jaja! Nie! Nie, nie, nie! Miały być wieloryby, będą wieloryby. Jesteśmy w stacji wielorybniczej, która najdłużej działała w Australii. I jest to jedyne takie muzeum na świecie. Stacja wielorybnicza to miejsce, z którego wypływały kutry, żeby polować na wieloryby. My osobiście jesteśmy przeciwni tego rodzaju polowaniom na te piękne zwierzęta, ale miejsce to posiada niesamowitą wartość edukacyjną i historyczną, dlatego postanowiliśmy je zwiedzić. Właśnie znajdujemy się na jednym z kutrów, który służył do połowu wielorybów. O tym, czy oddać ostateczny strzał w wieloryba, czy nie, decydował zawsze kapitan, ponieważ zabicie i przyholowanie do portu zbyt małego okazu groziło bardzo wysoką karą. Więc jak całość się odbywała? Kapitan stał za sterem, dostawał, tutaj z tyłu jest budka sonarowa, dostawał informację, że wykryto wieloryba w pobliżu, blisko łodzi, oddawał ster i w tym momencie musiał przebiec ze sterówki dość szybko cały ten mostek. Aż do dziobu, gdzie znajdował się harpun. Harpun był przygotowany, nabity i w tym momencie na podstawie wielkości płetwy grzbietowej kapitan decydował, czy oddać strzał, czy nie. Jeśli połów był udany, statek potrafił holować za sobą nawet 4 do 6 wielorybów naraz. Bo w okolicy tu działały aż 3 statki, więc wyobraźcie sobie 12 do 18 upolowanych wielorybów dziennie. Nie dziwię się, że są w tym momencie na wyginięciu. Ale po co to wszystko? No tak, żeby zaspokoić ludzkie potrzeby. I tak właśnie z przeciętnego kaszalota pozyskiwano około 7 ton oleju, który wykorzystywany był do produkcji mydeł, świeczek i różnych maści i kosmetyków. Oczywiście wykorzystywano również mięso. Szacuje się, że od 1946 do 1980 roku na całym świecie zabito około 770 tysięcy kaszalotów. W tej stacji upolowano ich około 14,5 tysiąca. Oto szkielet jednego z płetwali błękitnych ma 22 metry. Został on znaleziony na plaży. A to szkielet
kaszalota, który ma 11 metrów. Jeden z ostatnich, który został upolowany przez wielorybników z tej stacji w 1978, kiedy to ostatecznie na szczęście zakazano polowania na kaszaloty. Jak widać, wracamy troszkę do weselszych akcentów, tak samo jak tutaj na końcu dowiedzieliśmy się, że po tym jak zakazano polowania na wieloryby wszelkiego rodzaju, przyroda daje sobie sama radę i wszystkie z gatunków, które były zagrożone, wracają w miarę do normy przez te lata, także jest nadzieja na to, że będzie dobrze. W okolicy jest jeszcze jedna znana fala, ale musimy do niej dojechać i przejechać 400 km, więc postanowiliśmy zatrzymać się po drodze i zaliczyć jeszcze jedno wspaniałe miejsce. I tak właśnie jesteśmy na Zamku Skalnym, tak zwanym. Granitowe formacje skalne, na których jest ustawiona platforma z widokiem dookoła i również znowu w dół. Żeby tutaj wleźć na górę, trzeba się troszkę nastarać, ale nie jest to niemożliwe, dlatego tu jesteśmy. A samo wejście samo w sobie, jakie było? Przygodowe. I ciekawe. To się nazywa życie na krawędzi. Chodziło mi, że na krawędzi życie ma ta balansująca skała. Ale nie, robi wrażenie, naprawdę. Ogromność tego balansu. Ogromność? Ogromność balansu. Nie, no super. Ona stoi albo na kropelce, albo na zaprawie murarskiej z jajka zrobione jeszcze, starym stylem. Skalny zamek bardzo ciekawy na krótką wizytę. My natomiast udajemy się dalej i kontynuujemy szukanie wspaniałych fal. Te 400 km przejechaliśmy w głąb lądu i dotarliśmy do tej największej fali w okolicy. Ma 15 metrów wysokości i w sumie jak na falę nie jest aż tak długa, ponieważ ma tylko 110 metrów długości, ale i tak robi niesamowite wrażenie. Surfing to nie jest moja mocna strona, ale na największej fali trzeba... Surfing nie jest prosty, nawet na skalnej fali. Tą falę wcale nie stworzył wiatr, jak mogłoby się wydawać, ale ściekająca z góry woda deszczowa. Wróciliśmy bardzo szybko nad ocean, ale woda nie jest taka ciepła, jakbyśmy tego chcieli, dlatego nie będziemy za bardzo pływać, a zadowolimy się pięknymi widokami. Co to? Ocean Południowy, zaliczony, dotknięty, ale bardzo zimny, lodowaty, chyba dalej niż po kolana nie wchodzę. Tak naprawdę czuć ten biegun tutaj, zimno. Czuć homara. Dla mnie jest okej. Dlaczego ci zimno? Nie mówię, że zimno, słońce grzeje, aj, tylko buziaka. W nogi. We'll be right back.
dotarliśmy do Lucky Bay, czyli Szczęśliwej Zatoki, która słynie z dwóch rzeczy. Pierwsza to bardzo drobny, delikatny, bielutki, najbielszy podobno w Australii piaseczek na plaży. A druga to kangury, które upodobały sobie tą plażę i odwiedzają ją bardzo często. Jak widać, jest to prawda. Uśmiechami na twarzy kończymy ten odcinek. W następnym odcinku będziemy przekraczać wielką pustkę i będzie czas dzięki temu pokazać nasze życie kempingowe i kilka również niespodzianek, więc zapraszam do subskrypcji i również do udostępnienia naszych odcinków dalej. Serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia następnym razem. W pobliżu dużej fali znajduje się kolejna ciekawa skała, nazywa się Ziew Hipopotama. No i faktycznie wygląda tak, jakby hipopotam otwierał swoją wielką paszczę. Przeżyłam niczym Pinokio. Dlaczego Pinokio? No w wielorybie siedział, nie? Pinokio był w wielorybie? To kto siedział w wielorybie? To w Biblii. Nie, Pinokio w wielorybie siedział. Nie. Kto siedział w wielorybie? Ktoś siedział w wielorybie.